Straight Eight Ahead. Jest to zapach, który wąchałem kilka razy w Rossmanach. Tylko że w Rossmanach cena jest około 50 zł, czy tam 55 zł za 100 ml. Wciąż spoko cena, jeżeli chcecie kupić nowe i w ogóle cieszyć się. Ja kupiłem go za 21 zł na Allegro. 21 zł za wodę toaletową 100 ml. Biorąc pod uwagę, że w Rossmanie jest za 55, wiem, że tam mają przebitkę. Jest to naprawdę świetna cena. Zamawiałem go przy okazji do kompletu z tym Rebelem. Straight Ahead, sygnowany przez Giannisa Antetokounmpo. To się chyba tak czyta. Jeżeli popełniłem błąd, to dlatego, że nie znam się już na NBA. Chociaż wiem, że Milwaukee Bucks wygrali i tam gra właśnie ten gracz. Więc wygrali tą ligę NBA. Straight Ahead, zgodnie z tym, co na stronie internetowej jest napisane, jest to zapach, który ma w składzie bergamotkę i pieprz. I te nuty zapachowe zmieszane razem z nutami kwiatowymi, floral, czyli kwiatowo takie no, ziołowe, tworzą bogatą, bursztynową esencję i to stwarza zapach unikatowy. Tak to jest napisane na stronie internetowej. Tutaj też macie taką gąbkę, którą, jak już wcześniej mówiłem, można wykorzystać jako filtr do odkurzacza. Jak chcecie mieć pewność, to weźcie drugą gąbkę i połączcie razem ze sobą. Wtedy na pewno mniej cząstek kurzy przepuści. O, widzicie? Nice. Na pewno sobie to wykorzystam. Wracamy do zapachu. No właśnie. Nuty głowy to bergamotka, pieprz i lawenda. Nuty serca to szałwia muszkatołowa, neroli i geranium. Co to jest neroli? Neroli jest to olejek uzyskiwany z kwitnącego kwiatu pomarańczy gorzkiej. Tak szpanuję, że to wiem, ale tak nie pamiętam, jak to pachnie. Pewnie coś pomarańczowo-gorzkowego. Mniejsza o to. I nuty bazy to korzeń irysa, bo tam jest napisane oris, może sam irys, wanilia i drzewo cedrowe. Jak pachnie irys? Można się domyślić, jest to kwiatek fioletowy z tego, co pamiętam. Aż muszę z ciekawości sprawdzić. No właśnie, rodzaj rośliny należącej do rodziny kosaćcowatych, w stanie dzikim i tak dalej. No mniejsza o to. No właśnie, testowałem go kilka razy w Rossmanie i był intrygujący na tyle, żeby sobie zamówić go do domu i zostawić w kolekcji. Poza tym, jak za 21 zł jest to naprawdę niezła cena. Coś mi się przykleiło. Teraz po psiknięciu kojarzę, że ktoś się w szkole nim sikał. Któryś z nauczycieli. No właśnie, można go wykorzystywać jako zapach do biura, bo jest to mieszanka spicy woody, czyli drzewno przyprawowa, czyli bardziej idąca w kierunku poważnym. Na randki raczej się nie nada, ale na oficjalne spotkania i na takie bycie nauczycielem albo cokolwiek, czym się zajmujecie w biurze, jak najbardziej będzie non-offensive, czyli nikogo nie będzie razić. Zapach bardzo długo utrzymuje się na skórze, bo z tego, co testowałem na Rossmanie, to mi się utrzymywał z 8-10 godzin, nawet po umyciu. Chociaż mogłem się niezbyt porządnie umyć na rękach. Tak czy siak, po kąpieli też było go czuć. Rozwija się, więc nie jest tak, że pachnie od samego początku tak samo, bo po pół godzinie pachnie już inaczej. Nie jest zły, ale jak porównuję go do Rebel, to ten Rebel mocniej się niesie, ciągnie bardzo duży ogon za sobą. Ten siedzi blisko skórny, możecie sobie nim psikać na ciuchy, na koszulę na przykład i wyskoczyć gdzieś na jakieś spotkanie. Takie bardziej oficjalne. To by było na tyle i dzięki za uwagę.